Tydzień temu, kochani, rozpoczęliśmy niezwykły cykl. Zatytułowałem go O Duchu Świętym Zwyczajnie. Dzisiaj chciałbym kontynuować ten temat, i jak wiem, zainteresowanie jest niezwykle duże. A już od 27 czerwca, w czwartkowe wieczory, oprócz wieczorów uwielbienia o godzinie 19:30, chcemy, właśnie razem z Pastorem Grzegorzem Boborykiem i całą grupą, uczyć się o Duchu Świętym, a także oczekiwać na jego działanie wśród nas, oczekiwać na to, co on będzie wśród nas robił, ucząc się o jego darach, o jego owocach i o wielu rzeczach, o wielu aspektach związanych z duchem świętym. A dzisiaj temat będzie niezwykle ważny. Chciałbym Was prosić, żebyście byli szczególnie uważnymi uczestnikami dzisiejszego zwiastowania. Ponieważ dla wielu z nas ten dzisiejszy poranek może być dniem przełomów, na które tak bardzo czekamy. Może być dniem, od którego wszystko się zmieni, ponieważ jest Bóg, który przez swojego ducha świętego chce dotykać naszego życia, by je przemieniać. Tydzień temu mówiłem o tym, że On jest dostępny, że Duch Święty jest dostępny. Dziś chcemy trochę głębiej wejść w temat ducha świętego. A chciałbym zacząć od niezwykłej modlitwy apostoła Pawła, w której dzieli się on pragnieniem, głębokim pragnieniem swojego serca dotyczącym swojego życia, ale też życia każdego z nas. Chciałbym, żebyśmy teraz w skupieniu wysłuchali tej modlitwy Pawłowej zapisanej w liście do Efezjan. Czytamy tam tak: Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w Waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w Nim, w miłości, potrafili pojąć. Wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś który według mocy działającej w nas potrafi daleko uczynić ponadto wszystko, o czym myślimy i czego pragniemy, temu niech będzie chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie po wszystkie wieki wieków. Amen. I ja dzisiaj Ciebie Panie proszę, żeby to marzenie zawarte w Modlitwie Pawła stało się udziałem każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Żeby każdy z nas został całkowicie wypełniony pełnią Twoją i wraz ze wszystkimi świętymi poznał to całe bogactwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. A Tobie Boże, który dajesz ponad marzenia i pragnienia, niech będzie cześć i chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Kochani, wierzę, że dla niektórych z nas, a chciałbym, żeby dla wielu z nas ten dzisiejszy poranek był porank, porankiem przełomu. Żeby coś wreszcie w życiu duchowym się zmieniło. Żeby coś ważnego wydarzyło się, co zmieni nasze duchowe losy, co sprawi, że doświadczymy życia, o którym marzył Chrystus dla nas. Życia spełnionego, pełnego Bożej Obecności. To jest ogromne marzenie Pawła, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest, to jest Boże słowo, kochani. To jest natchnione Boże słowo. To jest natchnione Boże marzenie w stosunku do Ciebie. Żebyś całkowicie został wypełniony pełnią Bożą. Pomyśl o tym przez chwilę. Bóg ma takie pragnienie względem Ciebie. Bóg chce mnie i Ciebie całkowicie swoją pełnią wypełnić. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę przyjrzeli się temu słowu pełnia. Usłyszałem to wiele lat temu, jakieś 20 lat temu. Słowo pełnia to tłumaczenie greckiego słowa pleroma. Greckie słowo plero, ono ma trzy odcienie znaczeniowe. I gdy Grek słyszał to słowo plero czy pleroma, odnosił się to do mniej więcej trzech znaczeń. Po pierwsze znaczenie, siła, która porusza. Ta pełnia, ta pleroma to siła, która porusza. To słowo było używane... Do opisania wiatru, który doł, wypełniał żagle na statku, a przez to generował siłę, która poruszała potężnym statkiem. I gdy to pojęcie zastosujemy do naszego duchowego życia, okaże się, że Duch Święty chce być dla nas mocą, chce być siłą, która porusza nami w codziennym życiu. Wchodzeniu z Panem Jezusem Chrystusem. Drugie znaczenie tego słowa plero pleroma to przenikanie. Niektórzy z nas dzisiaj zaobserwowałem to, wchodząc tutaj do naszego budynku, zrobili sobie kawę, do tej kawy dodali odrobinę cukru, niektórzy trochę mleka, wymieszaliście i kiedy zamieszaliście, zawartość kubka, te dwa składniki mleko i cukier przeniknęły do każdej kropli waszej kawy. Więc każdy łyk przejął smak tego, co dodaliście do napoju. Jeśli jesteśmy napełnieni duchem świętym, to każda część naszego życia powinna być przez niego przesiąknięta, przeniknięta i mieć smak Jego obecności. To jest znaczenie słowa pełnia. Tak przepełnieni, tak przesiąknięci, tak przeniknięci, że mamy smak Jego obecności. I trzecie znaczenie tego słowa, bardzo często używane w Nowym Testamencie. To pleroma znaczyła całkowitą kontrolę. Całkowitą kontrolę. To jest poczucie dominacji. I zobaczymy to jasno później, gdy będę się tym dzielił trochę więcej. Inaczej mówiąc, doświadczenie całej pełni tej pleromy związane jest z siłą, która porusza nasze życie, która nadaje życiu Boży smak i całkowitą kontrolę, nadając właściwy kierunek naszemu życiu. Posłuchajcie tego raz jeszcze i pomyślcie o tym, czy nie, nie chcielibyście, żeby to było Waszym doświadczeniem, naszym doświadczeniem. Cała pełnia związana jest z siłą, która porusza nasze życie, przenikając nas, nadaje Boży smak nam i całkowitą kontrolę, która nadaje właściwy kierunek naszemu życiu. Chciałbym więc być pleromatykiem. Bardziej niż charyzmatykiem, chciałbym być. Pleromatykiem, bo w słowie pleroma zawiera się cała charyzma, cały owoc ducha świętego, wszystko, czego potrzebujemy, bo pleromatyk, człowiek pleromy, to człowiek Bożej pełni. W Dziejach Apostolskich, w XIX rozdziale, czytamy taką historię, jak apostoł Paweł, będąc w Efezie, spotyka kilku uczniów Jana Chrzciciela i zadaje im ważne pytanie: Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy uwierzyliście? Na to oni zdziwieni odpowiadają: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. A w zasadzie można to też przetłumaczyć: Nawet nie słyszeliśmy, że Duch Święty działa. Nawet nie słyszeliśmy, że Duch Święty działa. I wielu współczesnych chrześcijan może dokładnie powiedzieć to samo. Może powiedzieć to samo. Wielu z wierzących nie wie zbyt wiele na temat Ducha Świętego. Oczywiście wiemy, że On jest prawdziwy, bo Biblia o tym mówi. Niektórzy z nas wiedzą, że on działa w dzisiejszym świecie, jeszcze inni, że zamieszkuje każdego wierzącego, i wiemy też, że tylko on może dać nam siłę, którą potrzebujemy, której potrzebujemy. Chcielibyśmy jednak wiedzieć, jak uzyskać lub inaczej, jak przyjąć Jego moc do codziennego życia. To jest pytanie, z którym zmaga się wielu ludzi wierzących. Jak mogę przyjąć Bożą Moc do codziennego życia? Jak mogę mieć ten wiatr w żagle, to przeniknięcie Bożego smaku? Jak mogę być pod całkowitą Jego kontrolą? I dzisiaj właśnie dotkniemy tej kwestii, bardzo ważnej, kochani. Dlatego zamieńcie się w słuch, bo ten dzień będzie dniem przełomów, bo jest tutaj Duch Święty, jest tutaj Jezus, jest tutaj Wszechmocny Bóg, który chce przez Ducha Świętego do nas mówić i chce dotykać naszego życia, chce zmiany naszego życia. Jak Mogę zostać napełniony Duchem Świętym? Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie ważna, gdyż bycie napełnionym Duchem Świętym to jedna z najważniejszych zasad naszego duchowego życia. Napełnienie Duchem Świętym to jedna z najważniejszych zasad naszego duchowego życia. Drodzy, jeśli nasze życie ma, ma, ma mieć jakiś sens, to wszyscy musimy być napełnieni duchem świętym bez wyjątku. Jeśli chcesz być pleromatykiem, człowiekiem pełni, musisz być napełniony duchem świętym. Nie możesz być, ale musisz być napełnionym duchem świętym. Zwróćmy się do Bożego Słowa. W liście do Efezjan, w piątym rozdziale, w osiemnastym wierszu, czytamy takie zdanie. Nie upijajcie się też winem. Bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość. Ale, ale, dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Dbajcie o to, aby Duch mógł Was stale napełniać. Skoncentrujemy się na tym tekście. I zwrócimy uwagę na pięć istotnych kwestii, chociaż miałem przedmiot naukę o języku i nie był to mój ulubiony przedmiot, dzisiaj będzie pomocny w zrozumieniu te, tego tekstu. Ale po pierwsze, musimy zrozumieć uwagę zwrócić uwagę na kontrast między winem i duchem, bo tutaj taki kontrast występuje: kontrast między winem a duchem, to jest podstawowy punkt tego wersetu. Istnieje bezpośredni związek, bezpośrednie powiązanie pomiędzy byciem pijanym winem i byciem napełnionym duchem. Kto z Was kiedyś był pijanym winem? Nie podnoście ręki. Dzie ale dziękuję za szczerość. Dziękuję za szczerość. Istnieje bezpośrednie powiązanie między byciem pijanym winem i napełnionym duchem świętym. Co jest istotą porównania wina i ducha świętego? Istotą tego porównania jest kwestia wpływu, lub inaczej mówiąc kontroli. Osoba pod wpływem wina zmienia zachowanie. Zmienia zachowanie. Ona może mówić lub robić rzeczy, które zwykle by nie zrobiła, lub nie powiedziała. Jak mówi polskie przysłowie: Co, pijanemu, co trzeźbemu w sercu, to pijanemu na języku. Przez pewien czas. Gdy jesteśmy pod wpływem wina, alkoholu, emocje mogą być zintensyfikowane. Osoba może doświadczać albo gniewu, a potem szybkiego, euforycznego uniesienia, by na koniec wpaść w deprechę. Jeśli ktoś pije wystarczająco dużo wina, jego procesy myślowe zostaną naruszone i jego zdolność podejmowania decyzji zostaje radykalnie zmieniona i prawie zawsze z wynikiem negatywnym. Prawie zawsze z wynikiem negatywnym. Duch Święty będzie także zmieniać Twoje życie. Napełnienie Duchem Świętym także wywołuje zmiany w zachowaniu. Pamiętam taką historię, na następnym nabożeństwie będzie pewnie ten człowiek, dzisiaj służy Bogu, ale pamiętam, kiedyś przyjechał na nasz obóz. I pamiętam, jak ze swoim bratem spędzali każdy dzień przed lustrem, żelując sobie włosy, układając fryzury i myśląc o wszystkich dziewczętach, które na obozie chodziły, przyjeżdżały na obóz. I spotykam tego człowieka w następnym roku, a on siedzi pod stodołą w ostrudzie i czyta Biblię. Nie widzę jego lustra, choć to jest konieczny instrument także. Bo jak mówi Billy Graham, kto ma czystą duszę, będzie chciał mieć czyste ciało. Ten człowiek siedzi z Biblią w ręku, czyta ją. Pytam się, co się stało. Okazało się, że między jednym obozem a drugim doświadczył napełnienia duchem świętym. Ale przecież o tym czytamy na kartach dziejów apostolskich, kiedy to uczniowie pod wpływem ducha świętego z niechśmiałych uczniów zmienili się w pełnych pasji ewangelistów. A w liście do Efezjan, w tym właśnie, który przed chwilą czytałem. W rozdziale 5 od 12 do 21 wiersza Paweł wymienia szereg praktycznych rzeczy związanych z wypełnieniem duchem, a należą do nich życiowa mądrość, zrozumienie woli Bożej, serce pełne radosnego śpiewu. Jak masz serce pełne radosnego śpiewu, to jest jedno ze świadectw dwóch świętych działa. To jest serce pełne dziękczynienia, to jest postawa Wzajemnej uległości. Wiecie, człowiek pełny ducha świętego to niezarozumialec, pyszny, ale człowiek, który jest pełen uniżenia. Prawdziwe poddanie się jest niezwykle ważne. Posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Pomyślcie o tym. Prawdziwe poddanie się jest niezwykle ważne, bo dotyka naszej potrzeby kontroli, potrzeby kontrolowania każdej sytuacji. Każdy z nas. Ma w sobie potrzebę kontrolowania sytuacji. Kiedy poddajemy się z głębi serca, mówimy: Nie zawsze musi być po mojemu. Tylko serce dotknięte Duchem Świętym potrafi utrzymać takie nastawienie w każdej relacji swojego życia. Tylko serce dotknięte Duchem Świętym potrafi w każdej relacji utrzymać taką postawę, postawę uniżenia. Po drugie. I tutaj zwrócimy się do nauki o języku. Nie była to moja mocna strona, ale po drugie, zwróćmy uwagę, że te, ten fragment jest poleceniem jest poleceniem. W języku greckim jest to czasownik w trybie rozkazującym. Oznacza to, że napełnienie Duchem Świętym nie jest opcjonalną częścią życia chrześcijańskiego. Każdy chrześcijanin ma być napełniony Duchem Świętym cały czas. Jeśli nie jesteś, jesteś poza Bożą wolą w stosunku do Twojego życia. Jeśli nie jesteś napełniony Duchem Świętym, jesteś poza Bożą wolą dla Twojego życia. Po trzecie, wracając do nauki o języku, to jest napisane w czasie teraźniejszym i to spostrzeżenie jest niezwykle ważne, ponieważ. Grecki czas teraźniejszy ma ideę ciągłego działania, to jest tak zwany czas teraźniejszy ciągły. Co to znaczy? To znaczy, że musimy być wypełnieni Duchem Świętym nieustannie, ponownie i ponownie i ponownie i ponownie i ponownie i ponownie. I ponownie. Napełnienie Duchem Świętym ma być normalnym sposobem życia chrześcijańskiego. To jest normalny sposób życia chrześcijańskiego. I po czwarte, co też ważne, Zawsze miałem z tym kłopot na nauce o języku. Ale wyczytałem, że to jest strona bierna czasownika. W grece polecenia mogą być wydawane właśnie przy użyciu strony czynnej lub biernej. My w naszym polskim języku jesteśmy przyzwyczajeni do użycia strony czynnej. Idź do sklepu i kup butelkę soku. Ale w liście do Efezjan w 5. rozdziale w 18. wierszu jest używana strona bierna. I dlatego uwaga nie czytamy napełniajcie się duchem, ale bądźcie napełnieni duchem. Lub jak mówi nasz przekład bardzo dokładny, piękny przekład, dbajcie o to, aby duch mógł, duch mógł. Powtórzę to raz jeszcze. Duch mógł was stale napełniać, tak mówi nasz przekład, żeby duch mógł was stale napełniać. To klucz do wszystkiego. Bycie napełnionym oznacza, że napełnienie duchem to działanie Boga, nie człowieka. Nie mogę Was napełnić duchem świętym. Sami się nie możecie napełnić duchem świętym. Duch święty może nas napełnić, a my mamy zadbać o to, żeby duch nas napełnił. Z tej prawdy wynikają dwie niezwykle ważne zasady. Skoncentrujcie się. Bo dzisiaj może być dla ciebie dzień przełomów. Na końcu zrobimy tutaj wezwanie do otwarcia naszych serc na działanie Ducha Świętego. Może to będzie wezwanie dla Twojego życia. Nie może, to będzie wezwanie dla Twojego życia, a Ty albo z niego skorzystasz, albo nie skorzystasz. Już teraz o tym myśl i proś Ducha Świętego, żeby Ciebie pobudzał. Z tej prawdy wynikają dwa ważne wnioski. Duch Święty jest gotowy i chętny do tego, by wypełnić nas w każdej chwili. Duch Święty jest gotowy i chętny, by wypełnić nas w każdej chwili. Pamiętam wiele lat temu, gdy robiliśmy ewangelizację namiotową, jeździł z nami nieżyjący, już znany niektórym z Was, brat Stanisław Bulisiewicz. I pamiętam, jak wyszedł, kiedyś rozdawał ulotki, zabrakło mu siły, pobiegł za mur szkoły, pomodlił się, wrócił z powrotem, za chwilę do mnie mówi, Krzysiek, ja dzisiaj zostałem napełniony Duchem Świętym 17 razy. I powiem Wam, że mu zazdrościłem. Po pierwsze, Duch Święty jest gotowy i chętny do tego, by wypełnić nas w każdej chwili. A po drugie, musimy przygotować się, zadbać o to, by być dla Niego dostępnymi to jest ta nasza strona. Zadbać o to, by być dla Niego dostępnymi. Pewien pastor, z którego nauczania korzystałem, przygotowując dzisiejsze słowo, wymyślił nowy termin. Ten termin to napełnialność. Napełna, na, napełnialność, czyli gotowość do bycia napełnionym, stała gotowość do bycia napełnionym. To się dzieje, kiedy jedziesz na stację benzynową i mówisz panu w stacji benzynowej do pełna i osoba tankująca dla ciebie paliwo wie, że ta prośba oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, w zbiorniku jest... Jak? Sprawdzam, czy jesteście. W zbiorniku jest pusto. A po drugie, ta prośba oznacza, że chcę, żeby już pusto nie było, żeby zostało napełnione, żeby mój samochód miał pełen bak. To jest napełnialność, czyli uwaga, posłuchajcie. Świadomość potrzeby, świadomość tego, że jestem pusty, plus pragnienie. Potrzeba plus pragnienie. Kiedy Twoja potrzeba bycia napełnionym duchem staje się Twoim największym pragnieniem, wtedy będziesz napełniony. Posłuchaj tego jeszcze raz. Kiedy Twoja potrzeba, kiedy Twoja potrzeba bycia napełnionym duchem staje się Twoim największym pragnieniem, wtedy będziesz napełnionym. Czytałem o człowieku, który był tak zdeterminowany, że wszedł do beczki i powiedział: Boże, nie wyjdę z tej beczki, dopóki mnie nie napełnisz duchem świętym. I czekał, dopóki Bóg do niego nie przyszedł. Taki był zdeterminowany. Kiedy Twoja potrzeba napełnienia duchem świętym staje się Twoim największym pragnieniem, wtedy będziesz napełniony ciągle od nowa i za każdym razem. Dbajcie o to, aby duch mógł Was stale napełniać. To jest słowo Boże. Dbajcie o to, aby duch mógł Was stale napełniać. I ostatnia rzecz z gramatyki czy z nauki o języku. To polecenie jest w liczbie mnogiej. To tak, jakby Paweł mówił, niech każdy z Was dba o to, by mógł, by, mógł być stale napełni, by mógł stale napełniać się duchem świętym. Z jednej strony to polecenie jest dla każdego chrześcijanina. Bóg chce i pragnie, aby wszystkie Jego dzieci były napełnione duchem świętym. Bóg chce i pragnie, aby wszystkie Jego dzieci były napełnione duchem świętym. Ale to w pewnym sensie jest także polecenie dla całego kościoła, dla kościoła jako całości. Kościół ma być napełniony Duchem Świętym. Czyli wypełnienie Duchem Świętym nie jest tylko czymś dla mojego osobistego zadowolenia. Duch przekazuje życiodajną moc. Duch przekazuje życiodajną moc, która przemienia kościół z klubu wzajemnej adoracji lub religijnego zgromadzenia w żywe ciało Jezusa Chrystusa. Powtórzę teraz jeszcze: Duch Boży przekazuje życiodajną moc, która przemienia Kościół z klubu wzajemnej adoracji lub religijnego zgromadzenia w żywe ciało Jezusa Chrystusa, i o to właśnie chodzi. Widzimy to jasno w kolejnych wersetach. Powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów, do natchnionych pieśni. Tak działają ludzie napełnieni Duchem Świętym. Bądźcie względem siebie ulegli z szacunku dla Chrystusa. Tak działają względem siebie ludzie napełnieni Duchem Świętym, są pełni szacunku dla siebie. Mam być napełniony Duchem Świętym, ale nie ja sam. Nie ja sam. Bo gdy Duch Święty napełnia nas jednego po drugim, to nasze wspólnotowe Kościelne życie zostanie zmienione. Być może to jest ten jeden czynnik, który odróżnia żywy kościół od martwego kościoła. Oba kościoły mają tę samą Biblię, te same rytuały, mogą śpiewać te same pieśni, mogą mieć takie same programy i nawet taki sam rozkład nabożeństw. Na zewnątrz mogą wyglądać zupełnie tak samo, ale jeden z nich jest żywy a drugi jest martwy. Co czyni tę różnicę? Powiem wam, co czyni tę różnicę. Duch Święty czyni tę różnicę. Tylko On czyni tę różnicę. Pamiętam taką sytuację, jak wiele lat temu pojechałem, pojechaliśmy pod namiot bez namiotu. Myśmy już wtedy czytali Biblię od wielu lat, ale nie byliśmy wierzącymi ludźmi. Ktoś nam powiedział, że na obozie w oćwiece przyjmą nas za darmo, nakarmią i dadzą dach nad głową. Mówimy, daje, dają za darmo jedzenie i spanie, jedziemy. Pojechaliśmy, a wieczorem a rano oni nas zabrali na spotkanie grupy studium biblijnego. I rozważali tam e, tekst, kiedy Jan, krzciciel, powiedział, że nie jest godzien Jezusowi rozwiązać, że mykał jego sandałów. I zapytano, czy ktoś wie na ten temat coś. Ja wiedziałem, bo się obczytałem komentarzy do Biblii, przeczytałem masę strażnic, znaków czasu, chrześcijaninów, e, Ducha Prawdy czy jakichś innych gazet. Znałem te wszystkie komentarze, więc jak zadali to pytanie, zabłysnąłem. Powiedziałem, to jest najniższa posługa, wówczas robiona, to sługa najniższy, więc Jan mówił tutaj i takie różne brednie. I gdy skończyłem, byłem tak dumny z siebie, jak i napuszczony, że ja tak wiem. I wtedy dziewczyna powiedziała dwa czy trzy zdania, po których ja wiedziałem. Po których ja coś wiedziałem. Wiedziałem, że może mam wiedzę, ale ona ma coś, czego ja nie mam, a czego desperacko potrzebuje. To jak w tej historii o pastorze, którego żegnano już w kościele za jego pracę. A on bardzo lubił, znacie tę historię, bo ją często opowiadałem. A on bardzo lubił Psalm 23. Pan jest pasterzem moim, niczego, mu nie braknie, niczego mi nie braknie. Lubił to recytować, często recytował. I Kościół, żeby mu zrobić prezent, zaprosił najlepszego aktora i recytatora w tym państwie czy w tym mieście, żeby zarecytował dla pastora ten Psalm 23. I ten recytator, ten aktor zarecytował w piękny sposób Psalm 23. Wszyscy byli niezwykle poruszeni tym artyzmem. I po nabożeństwie, a potem na koniec nabożeństwa pastor zapytał, czy on także mógłby zarecytować Psalm 23. No i zarecytował go w zwykły, prosty sposób. I po nabożeństwie do tego aktora podeszła kobieta i powiedziała: "Proszę pana, gdy pan recytował Psalm 23, była niezwykle poruszona tym artyzmem, to było tak piękne, ale gdy nasz pastor go recytował, to coś w moim sercu zaczęło się dziać. Niech pan mi powie, gdzie tkwi różnica?" Na to aktor odpowiedział: Różnica polega na tym, że ja znam Psalm 23, a Wasz pastor zna pasterza. Tu tkwi różnica, kochani. Różnica tkwi w duchu świętym. Kochani, potrzebujemy napełnienia duchem świętym nie tylko dla siebie samych, ale dla przemiany i przebudzenia naszego i innych kościołów lokalnych. A teraz zastosowanie do życia. Kończąc, chciałbym przypomnieć trzy kwestie odnoszące się do napełnienia Duchem Świętym. Po pierwsze, już o tym mówiliśmy, to jest kwestia kontroli, to jest kwestia w zasadzie, in, używając innego słowa, poddania się. Doświadczam napełnienia Duchem Świętym wtedy, kiedy pakiet kontrolny mojego życia przejmuje Duch Święty. I nie ma tylko 51% udziałów, tylko całe 100% udziałów w moim życiu. Wróćmy do kontrastu pomiędzy winem i duchem. Pijani i napełnieni duchem ludzie mają jedną wspólną cechę. Są to osoby kontrolowane przez to, co jest w nich. Ich życie i zachowanie ulegają radykalnej zmianie pod wpływem tego, co je napełnia. Jeśli człowiek jest pełen gniewu, to potem gniew go będzie kontrolował. Jeśli człowiek jest pełen chciwości, to później chciwość będzie dominować w jego życiu. Jeśli człowiek jest pełen miłości, to miłość wpływa na to wszystko, co on robi. To jest kontrola za zgodą. To jest kontrola, napełnienie Duchem Świętym, to jest kontrola za zgodą. Gdy Duch Święty napełnia nas, będzie miał pakiet kontrolny w naszym życiu stuprocentowy. To jest kontrola za zgodą, napełniony Duchem Świętym. Nie znaczy, że mamy więcej Ducha. Oznacza to, że Duch ma więcej mnie. I jeszcze jedno: w przypadku i alkoholu, i Ducha nie można, nie można upić się raz na zawsze, chyba że przyjąć śmiertelną dawkę, ale to tylko dotyczy alkoholu, bo Duch daje, jest zawsze dawcą życia. Będący napełnieni, ludzie, którzy chcą być napełnieni Duchem, nieustannie decydują się żyć pod Jego wpływem. Po pierwsze więc jest to kwestia kontroli, poddania się, kto mnie kontroluje. Po drugie to jest kwestia współpracy. Ja wierzę, że każdy chrześcijanin otrzymuje Ducha w momencie nowonarodzenia, kiedy uznaje Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Wtedy Duch Święty zamieszkuje w nas, bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest Jego, a kto nie jest Jego, nie jest zbawiony. Więc kiedy oddajemy życie Jezusowi jako naszemu Panu i zbawicielowi, wtedy Duch Święty zamieszkuje w nas, bo Duch Święty jest tą formą Boga, w którą możesz przyjąć, jak mówi Brian Hayes, uczący nas tutaj o Duchu Świętym. Ponieważ Duch Święty zamieszkuje w nas od chwili, gdy Jezus stał się Panem naszego życia, to mamy Ducha Świętego w nas. I zobaczcie, zobaczcie, jak często nowi wierzący. Są wypełnieni tym samym duchem i często mają o wiele więcej radości i doświadczają o wiele więcej bliskości z Jezusem niż starzy wierzący. Pamiętam, gdy byliśmy, kończyliśmy właśnie seminarium po drugim roku i nowa ekipa przyjechała zdawać egzaminy. Leżę sobie w łóżku, w seminarium, w akademiku i jakieś hałasy do, do, dobiegają mnie z parteru. Ktoś modli się, czy krzyczy, nie wie, nie wiedziałem, co to jest jakiś ru rumor na dole. Więc szybko wybiegłem z dołu, patrzę, moi kumple spokojnie też wybiegli, biegniemy na parter, i co widzimy? Ci młodzi ludzie zdający do seminarium stoją, modlą się, wielbią Boga. Oni się nie znali, oni się spotkali przed egzaminem, wielbią Boga, mówią językami, ktoś tłumaczy języki, ktoś prorokuje. Pamiętam, zbiegliśmy po schodach, wyjrzeliśmy z murku od schodów, tak kilku głów studenckich, starych wyjadaczy, i jeden z kumpli kumpl naszych patrząc, mówi: A, nowi, przejdzie im. I wróciliśmy na górę. Kochani, wiecie, co to znaczy. Oznacza to, że jednym z naszych problemów to jest problem współpracy z Duchem Świętym. To jest problem współpracy. Dla tych ludzi tam, tych młodych, to było to naturalne. Ja pamiętam, jak dla mnie było to naturalne. I jest to tak, albo zamierzam współpracować z Duchem Świętym i niech On mnie prowadzi, albo będę próbował robić rzeczy po swojemu. Tak to już jest w życiu. Dla, dla wielu z nas właśnie ten punkt jest punktem, jest polem naszej walki. Albo zamierzam współpracować z Duchem Świętym, czyli robić to, co mówi Boże Słowo, wierząc, że Bóg doda mi do tego swojej mocy, obecności swojego Ducha Świętego, bo tego obiecał, albo będę rozwiązywał sprawy po swojemu. To jest punkt walki. Dzisiaj Duch Święty pyta Ciebie, Bóg pyta Ciebie, czy jesteś gotów do współpracy ze mną? Napełnienie Duchem Świętym to więc kwestia kontroli i kwestia współpracy, ale po trzecie to także kwestia kontaktu. Większość ludzi myśli o Duchu jako o substancji, którą, która ma nas wypełniać, jak benzyna wypełniająca zbiornik paliwa. Kończy nam się zawartość Ducha Świętego i Bóg znowu musi nas napełniać. Ale to nie jest najlepsze porównanie. To nie jest najlepsze porównanie. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli, wyczytałem ten przykład, ale widziałem to na własne oczy w krajach zachodnich, w niektórych krajach zachodnich. W niektórych krajach zachodnich są pociągi elektryczne, które jeżdżą, poruszają się po trzech szynach. Nawet miałem tu jednego znawcę kolejnictwa zapytać, czy tak jest, ale ja to widziałem gdzieś. Po trzech szynach. I posłuchajcie. Dwie z nich służą dla kół, a trzecia zapewnia przepływ energii elektrycznej. A trzecia zapewnia przepływ energii elektrycznej. Prąd zawsze tam jest, ale pociąg nigdy nie ruszy z miejsca, gdy nie będzie miał kontaktu z trzecią szyną. Wystarczy dotknąć szyny i pociąg ruszy. Odłącz kontakt i, szyna się, i, i pociąg się zatrzyma. U nas jest. Ten przyrząd, który dotyka do drutów elektrycznych. Są dwie szyny, ale jeśli nie będzie dotknięcia do tego przewodu, którym płynie prąd, pociąg nie ruszy. Musi być kontakt. Wystarczy dotknąć szyny czy tych przewodów i pociąg ruszy. Odłącz kontakt i szyna się zatrzyma. Tą trzecią szyną, ten, tym przewodami elektrycznymi jest Duch Święty, jego moc jest za, zawsze dostępna. I w odróżnieniu od miejskiego zasilania nigdy nie przechodzi w dwudziesty stopień bezsilności. Ale jest zawsze dostępna, nie notuje spadku mocy i nigdy nie ma kłopotów z napięciem. Ale to jest tak, że czasami my żyjemy bez kontaktu z jego mocą. Kiedy to się dzieje, nasze życie przestaje funkcjonować w sposób normalny, czyli w taki, w jaki zamierzył dla nas Bóg. Kontakt. Społeczność Ducha Świętego to nasza największa potrzeba. Kontakt, czyli społeczność Ducha Świętego, to nasza największa potrzeba. I teraz posłuchajcie definicji napełnienia Duchem Świętym. Napełnienie duchem to stan i to jest ważne słowo napełnienie Duchem Świętym to stan, w którym Duch Święty ma wolność do robienia w moim życiu wszystkiego. Co on przyszedł zrobić? Napełnienie duchem świętym to stan, w którym duch święty ma wolność do robienia w moim życiu wszystkiego, co on chce zrobić. I słowo kluczowe, właśnie to słowo stan. Napełnienie duchem świętym to coś więcej niż jednorazowe emocjonalne doświadczenie. To stan. Napełnienie Duchem Świętym z pewnością nie jest zarezerwowane tylko dla garstki superchrześcijan. Napełnienie Duchem Świętym to zwyczajne, codzienne chrześcijańskie życie, nad, ku, nad którym kontrolę sprawuje Duch Święty. Dlatego polecenie jest wydane w czasie teraźniejszym, ciągłym. Mamy nieustannie być kontrolowani przez Ducha. Współpracować z Duchem i pozostawać w kontakcie z Duchem, nieustannie, codziennie, w każdej chwili. I wtedy Bóg, i wtedy Bóg, i wtedy Bóg, chwila po chwili, zapewnia mi witalność, siłę, odwagę, śmiałość, zwycięstwo i obfite życie, tak bardzo obiecane. To jest dla Ciebie, to jest polecenie, i to jest Boży plan dla Twojego życia. Przykład. To było ponad 20 lat temu, byłem świeżo nawróconym człowiekiem. I dowiedzieli się o mnie ludzie z oazy w Ciechanowie. Oaza to takie spotkania w kościele katolickim e, ruchu odnowy. I ci ludzie z oazy zaprosili mnie, żebym powiedział trochę o Bogu, o tym, co się dzieje w moim życiu. I wsiadłem do pociągu i na drogę ktoś mi dał broszurę, jak zostać napełnionym Duchem Świętym. I przeczytałem tę broszurę. Zgodnie z instrukcją zrobiłem wszystko, co było z niej zapisane, a tam było masę cytatów z Bożego Słowa. Pomodliłem się i nic się nie stało, mógłbym powiedzieć. Nie odczułem, nie przeszły mnie ciarki, jakieś inne wstrząsy i tak I dojechałem do miejsca spotkania. Oni mnie poprosili, żebym mówił: ja, ja jestem do dzisiaj wstydliwy i mi, mi jest trudno, niełatwo nie mi jest, ja zawsze przeżywam takie rzeczy, a wtedy to już w ogóle. Wyszedłem i zacząłem mówić, i jestem w szoku. Jestem w szoku. Jestem w szoku, w jaki sposób mówię, co mówię. Jestem po prostu zaskoczony. Skończyłem, podchodzi do mnie moja koleżanka, która mnie tam zaprosiła, mówi: Ty co to było? Ja mówię, nie wiem co to było. Dzisiaj wiem. Bóg wypełnił mnie swoim duchem świętym, bo go Bogo o to poprosiłem. I zakończę tą myślą. Już myślicie, pastor już kończy po raz drugi. Zakończę taką myślą. Bóg jest gotowy, chętny i zdolny do tego, by napełnić cię w tej chwili. Powtórzę to raz jeszcze. Bóg jest gotowy, zdolny i chętny, by napełnić ciebie Duchem Świętym w tej chwili. On jest bardziej chętny by cię napełnić, niż ty jesteś chętny by zostać napełnionym. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da ducha świętego tym, którzy go proszą, powiedział Jezus, a Jezus nie kłamie. W tej modlitwie, od której zacząłem, Paweł powiedział, a temu, którym może dać więcej ponad marzenia i pragnienia. Inaczej mówiąc, On jest bardziej chętny, by cię napełnić, niż Ty jesteś chętny, by być zostać napełnionym. Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś napełniony duchem świętym, to nie z powodu Bożej Niechęci. Nie z powodu Bożej Niechęci. Nie musimy błagać Boga, by zrobił to, co już obiecał zrobić. To raczej On wzywa nas, żebyśmy oczyścili drogę tak, by On zro mógł zrobić to, co on obiecał. Chciałbym, żebyśmy teraz poruszy poruszyli wyobraźnię. Wyobraźmy sobie napełnienie słoika, który jest wypełniony jakimiś innymi rzeczami. Wyobraźcie sobie słoik, który jest napełniony jakimiś innymi rzeczami. Czy można napełnić słoik, który jest napełniony innymi rzeczami? Jesteście? Nie jesteście? Jesteście. Nie można napełnić, prawda? Nie można napełnić słoika, który już jest wypełniony innymi rzeczami. Nie możesz napełnić czegoś, co już jest pełne. Ale wyobraźcie sobie drugi słoik, który jest pusty, ale jest zakręcony. Wieczkiem, tak mocno zakręcony. Można go napełnić? Proszę? Co trzeba zrobić, żeby go napełnić? Odkręcić wieczko i wyobraźcie sobie jeszcze trzeci słoik. Jest napełniony różnymi rzeczami i zakręcony. Można go napełnić? Nie. Trzeba zrobić parę rzeczy. Niektórzy chrześcijanie są tak pełni samych siebie, są tak pełni. Porządliwości oczu, porządliwości ciała, a najbardziej pychy żywota, ja wiem lepiej, że nie ma w nich już miejsca na Ducha Świętego. Ja to mówię też o sobie. Ja to mówię też o sobie. Czasami te nasze słoiki życia są tak nami wypełnione, tak jesteśmy nadmuchani, że już wszystko wiemy. Albo żyjemy w takich grzechach, że ten słoik jest wypełniony porządliwością oczu, porządliwością ciała, pychą żywota, że nie ma miejsca dla Ducha Świętego. On nie jest w stanie się tam przecisnąć. Musimy najpierw te rzeczy usunąć, żeby On mógł wejść. Jak możemy usunąć? Przyznając się do tego. Jeśli ktoś wyznaje grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, oczyści nas od wszelkich naszych grzechów i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyciągnie z nas to wszystko. I wtedy jest miejsce dla ducha świętego. Jeśli ja jestem na tronie mojego życia, to nie ma miejsca dla ducha świętego. Muszę wyjść, opuścić ten tron. Niektórzy chrześcijanie po prostu zamknęli swoje serce na działanie ducha świętego. Są jak ten słoik zakręcony wieczkiem. Co można zrobić wtedy? Można się odkręcić. Czasami pamiętam, jak moja żona dawała mi słoik do odkręcenia i mówiła odkręć go, bo ja nie mogę, zazwyczaj jest odwrotnie, moja żona może, ja nie potrafię, to wsadzałem nóż między wieczko a słoik, tak żeby nie pękł on i było takie ps i wtedy się odkręcało. Życie niektórych z nas jest tak zakręcone, kochani. Jesteśmy zakleszczeni, może mieliśmy złe doświadczenia i one nas zakręciły. Może z innych powodów jesteśmy zakleszczeni, po prostu zakleszczeni. Jakieś doktryny, jakieś przeżycia, przeróżne rzeczy nas zakleszczają. Lubimy ten na status quo zakręcony. Dzisiaj potrzeba odkręcić się, żeby to zrobiło p, i żeby zastało Ducha Świętego. Zrobić Mu miejsce, odkręcić się. A niektórzy potrzebują właśnie odkręcić się i wyrzucić te brudy wszystkie, siebie samego, by udostępnić miejsca dla Ducha Świętego. Czego więc potrzebujemy, żeby Duch Święty mógł wejść w nasze życie? Dwóch rzeczy, kochani: pustki i otwartości. Dwóch rzeczy, których potrzebujesz, żeby Bóg napełnić się Duchem Świętym, a on chce, już się nie może doczekać. Mówi: Zaręba, kończ, bo się nie mogę doczekać. Panie, jeszcze muszę parę słów powiedzieć. Potrzebujesz pustki i otwartości. A to wymaga bardzo potężnej rzeczy. Pokornego przyznania się. Tak potrzebuje. Wyczyścić się i otworzyć się. Pustki i otwartości. Nie możesz napełnić słoika, który jest już pełny. Nie możesz napełnić słoika, który nie jest otwarty. Musi być potrzeba. Panie, jestem pusty i potrzebuję zostać napełniony przez Twojego ducha. I musi być wola. Panie, jestem otwarty dla Ciebie. Niech Twój, twój Duch teraz mnie napełni. Napełnienie Duchem Świętym jest takie proste. Widzicie? To jest naprawdę proste. To nie jest wyższa szkoła jazdy. To jest podstawa. To jest podstawa chrześcijańskiego życia. Potrzeba, panie, jestem pusty. A jak nie jestem pusty, to potrzeba, wyczyść mnie. Zgrzeszyłem. Jestem przepełniony brudami. Potrzebuję ciebie. I on to jest gotowy. Jezus jest specjalistą odczyszczenia. I musi być wola. Panie, jestem otwarty dla ciebie. Tak długo, jak jesteśmy świadomi naszej potrzeby. I tak długo jak mamy wolę wołać Panie, możemy być napełnieni Duchem Świętym, bo Jego moc dostępna jest przez cały czas. I po raz trzeci powiem to zaklęte zdanie. Pozwólcie, że na zakończenie. Spojrzę na to, na tę kwestię jeszcze z jednej perspektywy Duch Święty nigdy nie jest nam dawany jedynie dla naszej osobistej przyjemności. Nie. Bóg zesłał swojego ducha świętego, by uzdolnić nas do życia dla Chrystusa w tym świecie. To modlitwa. Panie, zmień świat, ale zacznij ode mnie. To nie ludzie tam na zewnątrz muszą zostać przebudzeni przez ducha Bożego, to ty i ja musimy być przez niego przebudzeni. Nasz naród będzie lepszy, a dzisiaj są wybory i módlcie się o to, ale nasz naród będzie lepszy. Jeśli nasze kościoły będą lepsze, wiecie o tym? Nasz naród będzie lepszy, jeśli kościoły będą lepsze. Nasze kościoły będą lepsze, kiedy, będziemy, kiedy my będziemy lepszymi ludźmi. A my będziemy lepszymi ludźmi, kiedy będziemy napełnieni duchem świętym, kiedy będziemy pleromatykami, kiedy będziemy w nas ta pełnia Bożej Obecności. Więc dzisiaj zapraszam nas wszystkich, żebyście przyłączyli się, zapraszam już muzyków, do modlitwy, byśmy zostali napełnieni duchem świętym. Słowa nie liczą się tak bardzo, jak postawa naszego serca. Jak postawa naszego serca. Pomyślcie jeszcze o tym obrazie. Któryś z tych obrazów obra przedstawia twoje życie. Jeden obraz to słoik wypełniony różnymi rzeczami. Tobą samym, grzechami. I trzeba go wyczyścić. Trzeba powiedzieć, panie, zgrzeszyłem, ja jestem na tronie mojego życia. Wyczyść to i teraz napełnij mnie Duchem Świętym. I on to zrobi, bo to obiecał. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Kolejny obraz to ten obraz słoika zakręconego i pustego. Może masz pustkę w swoim życiu. Żyjesz pobożnie, ale masz pustkę. Zakręcony jesteś. To dzisiaj trzeba dać się odkręcić. Dać się odkręcić. To wymaga pokory. A może mało tego, że jesteś przepełniony grzechami, przepełniony samym sobą, to jeszcze jest zakręcony i na to Bóg ma sposób. Odkręć swoje wieczko, wyznaj swoje grzechy, a on przyjdzie i napełni ciebie duchem świętym. To tylko zależy dzisiaj od ciebie. On jest gotowy to zrobić. Bo inaczej to słowo, o ileż bardziej, niebieski, o ileż bardziej ojciec niebieski, da ducha Święte, świętego tym, którzy go proszą, byłoby nieprawdziwe. A może jesteś w tym pięknym stanie, że Twoje życie jest przepełnione duchem świętym. Jeśli tak jest, Zobaczysz to w uniżonym swoim służącym życiu, zobaczysz to, jak będziesz z pokorą podchodził do innych ludzi, jak będziesz miły względem każdego człowieka, jak będziesz rozmawiał przez psalmy, hymny i pieśni duchowe i będziesz śpiewał z radością podczas uwielbienia. To jest piękne świadectwo tego, że Duch Święty mieszka w tobie. Ale jeśli dzisiaj masz świadomość, że tak nie jest, to jest dzisiaj Twój dzień. To jest Twój dzień, by wyczyścić słoik i napełnić go Duchem Świętym. To jest Twój dzień, by odkręcić słoik, by Duch Święty mógł wejść w niego. I to jest dzień, by odkręcić słoik, wyczyścić rzeczy, by powiedzieć, zamieszkaj we mnie, bo chcę żyć dla Ciebie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I jeśli to słowo było dla Ciebie, jeśli to słowo było dla Ciebie, któryś z tych trzech słoików reprezentuje Twoje życie, to mniej odwagę powiedzieć, bo to jest moment, kiedy wyznajemy i odkręcamy i prosimy. Daj znać przez podniesienie ręki. To było słowo dla mnie. Potrzebuję wyczyszczenia i dzisiaj chcę się do tego przyznać. I gdy podniosłeś rękę, to ja Ciebie zapraszam tutaj, wyjdź tutaj do przodu. Teraz wstań ze swojego miejsca, wstań. Niech to będzie pokazanie, tak, ja odkręcam mój słoik, ja chcę wyczyścić mój słoik. Ja już nie chcę tak żyć, ja jestem zdesperowany, mam pustkę i pragnienie. I chcę Boże, żebyś mnie napełnił. A On to zrobi. To nie musi się stać w sposób emocjonalny, ale zobaczysz to krok po kroku w swoim życiu. Nie bójcie się, wyjdźcie tutaj. Podejdźcie bliżej. Duszpasterze, zapraszam was, już chodźcie tutaj. Wiem, że to wymaga odwagi. Wiem, że to wymaga pokory. Powiedzenie, nie jest w porządku w moim życiu. Wiem, że potrzebuję Bożej pełni. Wy przyjdźcie bliżej. Jeszcze bliżej podejdźcie scenę. Podejdźcie bliżej, żeby więcej osób mogło tutaj wejść. I gdy będziemy śpiewać tę pieśń, ja pasterzy proszę, podchodźcie już do tych osób, które wyszły do modlitwy. A jeśli z was ktoś chce wyjść tutaj, Wyjdźcie tutaj, będziemy śpiewać przepiękną pieśń, pieśń, którą śpiewaliśmy w czasie pewnego duchowego ożywienia, pieś pragnienie. Powstańmy proszę i przyłączmy się do śpiewania tej pieśni. Niech ten śpiew będzie wyrazem tego, że jest wdzięczność w naszych sercach i jest ta prośba do Boga o napełnienie Duchem Świętym.